nieczystości płynnych od mieszkańców Starego Sołectwa Kieszkowo obejmujące miejscowości Kieszkowo i Osieki. Uzasadnienie. Z informacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poczewie od 1 czerwca 2013 roku stawka za jednorazowy wywóz nieczystości drożdżowozem Staremu Sołectwa wynosi 170 zł. Niezależnie od ilości wywiezionych ścieków. Pojemność beczki wynosi maksymalnie 10 metrów sześciennych. To łatwo obliczyć minimalny koszt 1 metra sześciennego wynoszący 17 zł brutto. Z uchwały nr 26 łamane przez 182 łamane przez 12 Rady Gminy Poczewy z dnia 14 listopada 2013 roku wynika, iż stawka za 1 metr sześcienny usług zbiorową odprowadzanych ścieków na obszarze gminy Poczewo wynosi 7,87 zł brutto. Po odliczeniu dopłat z budżetu gminy Poczewo mieszkańcy przedłączeni po oczyszczalni Poczewie płacą za 1 metr sześcienny kwotę 5,23 zł brutto. Pomyłka. Ja przepraszam, czy ja mogę panią sprostować? Mam obecną fakturę. Proszę panią, 4,84 metr sześcienny. Netto. Szambo 6 metrów i 150 płacę. Minimalny koszt wywozu nieczystości jeszcze nie przysyłają fakturę. Za 1 metr sześcienny do odprowadzanych ścieków wyrażoną w uchwale i dofinansować wywozy drożdżowozem, aby różnica w stawce za 1 metr sześcienny nie była tak przerażająca i wysoka. Dziękuję.